Siemanko. Order of Fate. Tak? Tak. To gra, którą sobie teraz zobaczymy. Drogi użytkowniku, aby kontynuować, musisz potwierdzić, że zgadzasz się na naszą politykę prywatności. Dobra. Stuknij, aby przejść do tego obszaru. Jestem samą porę. Znów próbują zaspokoić duchy tam u góry. Nie patrz się tak na mnie, nie zjem cię. Pomogę ci stąd się wydostać, a potem wszystko wyjaśnię. Nagroda. Dobra, jest inwentary tutaj. Okej. Okay. Czas na przetestowanie twoich umiejętności. Spróbuj uderzyć w jakiegoś z tych dużych szczurów w tych pomieszczeniach. Nie zapomnij, żeby sprawdzić skrzynie, beczki, worki, które znajdziesz po drodze. Możesz tam znaleźć złoto, użyteczne przedmioty lub artefakty. To jest plus od razu, że jest polski język. Dobra, walimy szczura. Jak mawiają w niektórych klubach. Walimy dwa szczury. Jak mawiają w naprawdę dużych klubach. Dobra. Zaktualizowane zadanie można zobaczyć w dzienniku. Dawaj dziennik. Wróć do ucznia. Dobra robota. Mig, zostaniesz najlepszym bojownikiem. Ale widzę, że się zraniłeś. Weź tę miksturę, uleczy cię. Merci. Dobra. Od razu wyglądasz lepiej. Weź ze sobą więcej mikstur i ruszamy dalej. Wzmocnię twoją zbroję, ale artefakt jest tymczasowy. Mam nadzieję, że pomoże. Schody prowadzące do obozu są na następnym piętrze, więc jak tylko zobaczysz dziurę, wskakuj. Tam się widzimy. Powodzenia. Znajdź wyjście na niższym poziomie. Dobra. Fajnie, że jest w języku polskim. Podoba mi się. Rzadko trafiają się gry, które są w języku polskim. Niestety. No ale cóż, no taki jest nasz język trudny. I widocznie sprawia to problem stworzyć grę przetłumaczoną na nasz język. Chyba, że stworzy to rodzimy producent. No to wtedy już jest inaczej. Dobra, słaby szczur. 12 złota. Mam coś tu. O! Zwykłe rękawice. Alright. Sorka. Dobra, bijemy teraz słabego szczura. I lecimy dalej. Słaby szczur. Słaby szczur. Skrzynia, 12 złota, a tu nic nie ma, znowu jest słaby szczur, jest jakaś mapa. Możesz dalej przemieszać loch, kiedy znajdziesz wyjście, możesz zawsze do niego automatycznie wrócić. Dobra, poczekaj nie i klikam tak, no to super. Okej, tak to wygląda. Tu jest jakiś szkielet. Dawaj szkieleta. Oszołomienie. Niedobrze, panie, niedobrze, bo nie mam... Dobra. Myślałem, że może jakiś drop będzie. Słaby szczur? Nie, jednak szczur. Dobra, pykniem energię. Szczur. Tam mogło coś być w tamtej skrzyni, kurde, no. Jakieś ubranie czy coś. Dobra, mniejsza mikstura many. Szkielet. Szkielety są ciężkie. Osiem złota. No ale cóż, no trzeba je bić. Mam jeszcze dwie mikstury z tego HP.
prawda. Oszołomienie znowu. Nie lubię oszołomienia. Dobra. Right, sure. Tu jeszcze został jakiś typek. Fajnie, że z mapy można kliknąć. To się chwali. A tu co jest, że się nie da kliknąć? Dobra. Szkielet. O, osiągnięcie odblokowane. Lubię to. Mniejsza mikstura many wypadła. Dobra, z tego nic. A tutaj nic. A z tej wiadra nic. Szczur najpierw. Walimy szczura. I walimy szkielet. Ty, nie dobiłem szczura. Dobra. Walimy jedną. O, akurat oddali. Dobra. No nie jest trudna, ale możesz coś zaraz zmienić. Przez to, że nie wziąłem pierwszej skrzynki, może być źle. Dobra, walimy szkielet. O, mam coś w tym. Nie widziałem. Co jest tutaj? Nic nie ma. Czy jest jakiś upgrade? Nie. Naucz się. Główna broń. Każdy rodzaj broni ma dwa drzewka, jako broń główna i drugorzędna. No dobra. Alright. No dobra, spoko. Kumam. Szczur. A jakże, żeby mi coś stamtąd wypadło? O, mam coś tutaj się zaświeciło na górze po prawej. Zadania. Dotrzyj do wyjścia. Dobra. Gratulacje, udało ci się. Twoja odwaga mnie zadziwia. Potrzebuję twojej pomocy w trudnym zadaniu, ale najpierw się przygotuj. Weź swoją nagrodę i wejdź po schodach za mną. Jak już będziemy u góry, powiem ci wszystko. Okej. Okej, poziom życia się zwiększył. Ale elegancko wygląda w tej czapie. Dobra. Przedmioty tymczasowe znaleziono w pył. Weź. O, osiągnięcie odblokowane, to lubię. Witamy w obozie. Tutaj możesz zregenerować staminę, ulepszyć ekwipunek i zakupić mikstury przed wyprawą. Nie siedź tu długo. Potrzebuję pomocy, żeby ocalić mistrza. Dobrze. Świetnie. Wyrusz na wyprawę, jak będziesz gotowy. Mistrz został uwięziony na 5. piętrze. Musimy się tam dostać i go uratować. Weź te mikstury, przydadzą ci się. Mój talizman jest wciąż aktywny, więc nie trać czasu. Znalazłem dla ciebie najkrótszą drogę na piętro. Bez pośpiechu, musisz być gotowy. Weź to, pył, magiczny kamień i złoto. Upewnij się, że sprawdzisz kuźnię i ulepszysz swój ekwipunek, zanim pójdziesz, to ważne. Dobra. No to co? Gratulacje, wszystko zrobiłeś poprawnie. Ulepszenie lub zaczarowanie broni i przedmiotów powinno się robić często. Będziesz potrzebował dużo magicznego pyłu. Możesz go otrzymać poprzez rozkucie niepotrzebnych przedmiotów. Powiem, jak to zrobić. Weź ten drewniany miecz, otwórz zakładkę odczarowanie, wybierz niepotrzebne przedmioty i potwierdź swój wybór. Okej. Okej. Świetnie. Teraz wiesz, jak używać kuźni. Nie zapomnij, aby ulepszyć swój ekwipunek przed każdą podróżą. Powodzenia. Dobra. Spróbujemy trochę przyczarować, może nie? Za 250 zł. Ile mam? No
Dobra. Dobra, mam plus jeden. Na więcej mi nie stać. A ile mam tego? 8. Dobra. No dobra. Mniej więcej kumam. Tutaj jest sklep dla pay-to-winowców. To sobie zobaczcie, jak was to interesuje. Jeszcze mam 19 pyłu, to jeszcze może coś tutaj przykombinujemy. Aha, nie mam złota. Świetnie zagrałem. No dobra, to idziemy bez tego. Tu mam jeszcze jakąś skrzynkę do otwarcia. Dzienna nagroda, no to już mam złoto. Chociaż nie wygląda, żeby to było najlepsze, no ale ulepsz. Ulepsz. Okej. A tu osiągnięcia. Odbierz nagrodę. I odbierz nagrodę. Czyli mam znowu złoto, ale nie mam już pyłu. No dobra. To mam jeszcze zablokowane po uratowaniu mistrza. Tutaj jest bonus pierwszego zakupu. Otrzymaj dodatkowe zasoby przy pierwszym zakupie. I tutaj dla pay to winowców. I nie ma nic za friko? Nic za friko. Nie ma nawet nic, a jest. Żeby obejrzeć filmik, jest jedna rzecz, że obejrzymy ewentualnie później. A, tu jest ten sklep. Dobra, no to start. Mam nadzieję, że nie nacisnąłem wyjścia. Możesz wrócić do obozu w dowolnym momencie. Okej, okay, czyli tutaj jest taki town scroll. Zadania. Znajdź i uratuj mistrza. Okej. Okay. Tu jest jakiś mega dog. Zły pies. Pies. Dobra, zły pies poszedł. Poszedł sobie. No teraz jestem ewidentnie lepszy niż poprzednio. Lecz szkielet mnie nie oszołomił. Nowy poziom. Nowe umiejętności. Dobra. Naucz się. Okej. Okay. Gdzie te umiejętności są? Aha, on sam. Używanie. Ja je naciskam. Dobra. No tu jest mistrz, widzę. To od razu go... Kolejna biedna dusza. Nie bój się, kiedyś byłem... kiedyś byłem jak ty. Stałem się duchem, kiedy mijałem czterorożnych przyjaciół. Chcesz rady, która uratowałaby mi życie? Chcę twoje rady. Sprawdź swoich wrogów przed walką. Naucz się ich słabych i mocnych stron. Aby zdobyć informacje, przytrzymaj podświetlenie wroga. Spróbuj sprawdzić trzy potworów. Okej. Okay. Alright. No dobra, no co ja będę więcej sprawdzał, jak ja chcę tutaj... Dobra. Dobra. Świetnie. Nie zapomnij o tym, będziesz miał większe szanse. Okej, tylko co to zmienia? I tak go muszę ubić, i tak go muszę ubić. Ale te są jakieś, kurde, jeszcze mocniejsze niż te poprzednie. Bo te trzy razy mnie oszołomił cwaniura. Dobra, walimy tego. Może też coś... Mogłoby częściej coś dropić, jakieś ubranie czy coś. No tylko 8 złota. Zły pies. 14 ataku. Szansa krytyczna, obrażenie krytyczne. Dobra, walim go. Dobra. Zły pies padł. Pszczur.
czyli trzeba wrócić najpierw w tu, bo ewidentnie idzie się tam. Dobra. Spoko, spoko ta gierka, no taka zupełnie inna niż we wszystkie, w jakie do tej pory grałem. Zobaczmy tę broń. 38-42, 59-65, czyli ta będzie do rozwalenia. Nie zwróciłem uwagi, z czego to dropła, ale dobra, walimy tego szkieleta. I tu nic nie ma. Myślę, że jeszcze jednego moba, zanim doładuję sobie energię z fioli, jestem w stanie ubić. Mniejsza mikstura życia. Dobra. Nie, nie, nie! Oszalałeś, człowieku! Niechcący kliknąłem i skończyłoby się to źle. Czyli niekoniecznie trzeba walczyć z tymi wszystkimi potworami, tylko że to daje expa i to daje jakieś ewentualne dropy, a to jest pewnie dość ważne, skoro trzeba zbierać te itemy i je rozwalać. Czyli wracamy tam i pójdziemy do góry, bo wygląda, że w tę stronę będzie zejście. Dobra, szczur poszedł, kolejny szczur, szkielet, fajna, fajna gierka, taka no inna oczywiście standardowo niż ostatnie, które grałem. Także warto sobie zagrać czasami w coś innego. Zwykły sztylet znalazłem, bo wtedy jest szansa, że trafi się coś, co naprawdę będzie fajne. Znowu zwykły sztylet. Okej. No to dobrze, poszliśmy. Szczur. Nie mam many. I w ogóle nie mam many. Dobra, zwykłe sztylety cały czas znajduję, także rozbijemy je później na pył. Dobra, walimy szczura. Walimy pobudzonego złego psa. Ale nic z niego nie wypadło. Okej. Znowu pobudzony. O, mniejsza mikstura życia, którą oczywiście od razu pykniemy. Piętro trzecie. Ale jest zejście już. Mniejsza mikstura życia. Tu nic nie ma. Też nic nie ma. Następny poziom, tak. Order of Fate. O kurde, nowe mopki, panie. Zielony ślimak ma szansę otruć cię podczas ataku. Znajdź i uratuj mistrza. Kumam, kumam. Dobra, no spróbujmy tego zielonego ślimaka, skoro już trucizna. Alright. Trzeba by się spinać, bo już jest praktycznie 20 minut nagrane. Brak many mam, dlatego fajnie by było znaleźć fiolkę many, ale nie mam. Dobra. Jeśli nie możesz się stąd wydostać, mam coś, co ci pomoże.
nie kumam, ale musiałbym obejrzeć reklamę. No to dobra, myślę, że w tym miejscu sobie skończymy. Na pewno jestem w 100% przekonany, że po obejrzeniu tego filmu ktoś zdecyduje się na zagranie. Także zapraszam do mnie na mój kanał na Discordzie. Dajcie znaka, jak wam idzie, dajcie jakieś screeny. Link do niego możecie znaleźć u mnie w opisie kanału na YouTubie. No, albo znajdźcie mnie na Facebooku. Gracz pierwszy, taka ikona z takim ryjem śmiesznym. I napis 3NX oczywiście. I co, dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Nie wiem, może nawet z tej gry. I dajcie łapę, dajcie suba, jak nie, to nie. Nara!